Dzisiaj przeprowadzam wywiad z panem. Biernicki Stanisław, lat 78, urodzony na Krótkiej. Mieszkałem do 61, rynek 5, tam gdzie teraz są figury woskowe. No więc dobrze, zaczynajmy. Co przychodzi panu na myśl, słysząc słowo wolność? Wolność. Wolność plus jeszcze pieniądze, bo sama wolność i praca to nie bardzo to koliduje. Co komu po wolności, jak on nie może się ruszyć, bo nie ma pieniędzy, albo nie ma na leki i tylko może po prostu się zadumać. Także niewiele więcej dodam. Jak wspomina pan dzieciństwo? Dzieciństwo w ten sposób, że jak Ruscy weszli tu w 1944 roku do Sandomierza 18 sierpnia, kiedy to było obchodzone hucznie, bo i wyścig z Kopenki był, bo to był front drugi ukraiński, to niespecjalnie powiem, że nie było strachu wśród ludzi, bo skoro oni odeszli 20 kilometrów, Niemcy, to zaczęli strzelać do nas z działa kolejowego. I dlatego też musieliśmy się kryć do piwnicy. A ojciec stwierdził, że w piwnicy nie będziemy siedzieć, bo jak trafi w dom, to zasypie nas. I spaliśmy w sklepie tutaj poniżej, jak właśnie jest ten Mateusz cały. I to było do grudnia 1944 rok. Także jak nieraz był strzał, w którym zabito 8 osób pod ratuszem, kiedy to dopiero ja zwróciłem uwagę, żeby zapisali, bo tam jest wmurowany pocisk artyleryjski 28 cm, bo nie będę mówił w milimetrach. I właśnie tam Bronkowski miał załatwić sprawę z napisem wyjaśniającym, skąd się pocisk wziął. Bo niektórzy myśleli, że to jest wiadro. Także byliśmy wszyscy pod wielkim strachem. Wtedy pocisk uderzył w ratusz, co zabiło właśnie na balkonie też jednego 15-latka. I po prostu Święty Józef, zapaliła się dzwonnica mała i brama opatowska trochę naruszona została. Także nie było wesoło. Było po prostu, wyżywienie było w dołach od gołębic tam, chałupki doły u mojego dziadka bryły, Jana. Tam szliśmy po południu z siostrami, dostawaliśmy mleko i pajdę chleba. I to by było na tyle w tym temacie. Może pamięta pan jakieś zabawy z dzieciństwa? Czym się bawiły dzieci? No, zielone na przykład, pomidora na podwórkach tutaj przy domu. Nie, Majzesa to jest tutaj dom. To Wasera, Gold Wasera, któremu skrócili piętro po remontach. Szkoda, bo był ładny dom, a zrobili taki, ja wiem, wiejską chałupę. Także, no wchowany, a i w policjantów i złodziei. Bo wtedy jeszcze było wolno latać nam po rynku, gwizdać i inne rzeczy. I pamiętam pierwszą, na której jechałem, karuzelę. Karuzela stała na piwnicy, tu gdzie jest wybudowany teraz dom Gomułki. Przyszliśmy z kolegami i mówimy do babci taki, ona przypominała mi z Bazaru Różyckiego albo ze Skaryszewskiej w Warszawie, że przejechalibyśmy się, proszę panią. A macie chłopcy pieniądze? Nie mamy.
Kto nie ma miedzi, to na tyłku siedzi. Ale powiedziała, że możemy jechać, jak będziemy trzy razy pchać, bo to nie było elektryczne. Po prostu wchodziło się na górę i się pchało. Tam ileś minut, no i dawała nam numerki. Także takie były zabawy. A jak wyglądała nauka? To prawda, że do szkoły chodziło się też w soboty? No, u nas ja chodziłem za park, tak zwana kolasówka była. I tam po prostu była nauka religii. Jeden nie chodził, Fortuna, nie wiem czy żyje, bo był chłopakiem ubowca. No i nacieraliśmy na niego. Mieliśmy pretensje, że nie chodzi. Także, a później trafiłem do szkoły, 5., 6., 7., tam gdzie nie było religii, to znaczy na Żeromskiego była szkoła ćwiczeń. TPD, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Tak samo jak trafiłem, bo myślałem, że jest jedno przedszkole z Zamkowej, tam było pilnowały tercjanki, to znaczy siostry zakonne, a ja nie chciałem wcale chodzić do tego przedszkola, do żadnego. Myślałem, że jest jedno. Okazało się, że było drugie teraz, gdzie jest naprzeciw parku, bloki są. No i tam był Dziadek Mróz. No. I na święta mieliśmy paczki, no jedna pomarańcz, jakiś tam czekolado podobne. Muchomory były, w cylindrze były te cukierki. To było bardzo dawno i nieprawda. A gdzie za czasów pana młodości spotykano się po szkole, na przykład ze znajomymi? Po szkole w parku były dwie altanki. Jedna na środku, gdzie jest mniej więcej ta... wodotrysk nowoczesny teraz, to po bokach były dwie okrągłe altanki i po prostu tam na przykład jak ktoś miał zadrę do kogoś, to ring był po lekcjach, a piłka nożna była na rybitwach. Tutaj po prostu nie było tak jak tu gdzie papież przebywał, mszę odprawiał, to tam były resztki oczek wodnych, bo tam kiedyś płynęła Wisła. Miasto było zabezpieczone fosami i były te bramy, które tam nie będę wspominał. Dlatego takie rzeczy. Sport na własną rękę. Podnoszenie ciężarów przez koła do wąskotorówek, bo z góry Zakrzewskiej, czyli tu z Zawichońskiej, jak się jedziemy na dół, ostatnia góra, tam krzewy sprzedają, to żeby do nowego mostu, który teraz się zastanawiają, czy remontować, czy nie remontować, to tu w Żwirki Wigury ulica była wzmacniana, żeby nie było bagna. A kto rozsądny, to wie, że nie zrobi tego żaden poseł, ani petycja do władz, tylko oni powinni wiedzieć, że most to jest sprawa strategiczna dla władz najwyższych, a to, że czarują nam w oczy, malują, to jest głupota z ich strony. A jakieś rozrywki w młodości? Rozrywki? Rozrywki do tej pory jestem przy tych właśnie solistach jak Marta Milska, Zylska, Gniatkowski, Danek. Później jeszcze przyjeżdżał prawie rówieśnik Niemen. Czerwono-czarni, tam niebiesko-czarni. Także do tej pory jak słyszę to, człowieka rusza, a z nowoczesnych to nie bardzo. Czerwono-czarni jeszcze, bo to Beatlesi
Ja jestem w wieku Johna, a starszy jestem od Paula McCartneya. Ale za bardzośmy nie szaleli tam za nimi. Bo tu dancingi były, Kasztelanka była otwarta w 1961 roku. No i były dancingi. To po prostu była nasza świetlica. Poza tym, że tutaj w Ciżemce była świetlica, którą też wyżebrałem u władz. Był ping-pong, ćwiczyła orkiestra Dęta. No teraz mamy też, to jest dobrze, że mamy młodzieżową orkiestrę. No i tyle, żeby za dużo nie powiedzieć. Jak wyglądało życie codzienne? Coś z tamtego okresu zapadło panu szczególnie w pamięć? Życie codzienne było nad Wisłą. Jak maj ruszył, to była liga. Dancingi, rock and roll. Bo wtedy właśnie była taka gazeta Dookoła Świata, które właśnie w tym kiosku, który tam jest na tej pocztówce, po prostu ostatnia strona PRL nam dawał takie z zachodu wiadomości, że Presley jest w wojsku, w RFN-ie i tak dalej, i tak dalej. No i co tam więcej? Po prostu od maja do października, do Wicentego. Tam liga, kajak, słońce i odgłosy sprawdzania krat w więzieniu. Bo to było więzienie w zamku do 59 roku. Jak przychodziło, nie pamiętam już godziny, to strażnik sprawdzał pałko żelazno kraty. Słychać było podkute buty, bo to lato, otwarte okna. No i po prostu otwarcie zamków i dochodził do okna i tra-ta-ta-ta-ta, czyli odbiera dobrze. No bo ja stąd znałem, bo ojciec po prostu był strażnikiem w więzieniu administracyjnym z tytułem przodownika, był kapralem. I do czerwca 1945 roku to ja tam byłem częstym gościem, bo były tam, jak mówiłem już wcześniej, kucyki. Ruscy zostawili za bimber. I mieli taką furmankę mało, bo pod Świętym Pawłem była kapusta sadzona dla nich, bo tam było i pieczywo robione, ślusarstwo, kuźnia. Także wszystko było samo i łaźnia, która znikła vis-a-vis, było przejście podziemne do łaźni. No i takie różne cuda, aż do ucieczki z więzienia 10 marca 1945 roku 126 więźniów z AK, którzy mieli być wywiezieni na Sybir. Uciekli. Po prostu przez... Chyba to było zaaranżowane z porozumieniem ze strażnikami. Mój ojciec wtedy był na zmianie i został zamknięty w celi numer 6 z wicenaczelnikiem Popkiem i z przybylskim strażnikiem. I po co najmniej dwóch albo więcej godzinach ojciec z tym strażnikiem rozebrał piec, bo to były piece kaflowe. Dlatego mówiło się tak jeden do drugiego, nie dokazuj, bo pójdziesz pod 24 kominy. Na zamku było 24 kominy, bo był opalany węglem. No i wtedy wyszedł tam z tej celi, wyszli wszyscy, poleciał do sekretariatu, wziął 3 mauzery, poszedł z tym przybylskim pod bramę główną, no i ktoś się tłucze. Po prostu puścił go. To był więzień. Mianuję panie przodowniku, że chciałem z powrotem być zamknięty, bo nie miał gdzie uciec. No i go zamknęli, a sprawa się rozniosła w Kielcach. UB wstydziło się, że po prostu tyle ludzi uciekło. Złodziei zostawili, Volksdeutschów zostawili. I po prostu, co chciałem powiedzieć, wszystkich dopiero
całą zmianę popołudniową zwolnili w 1945 roku w czerwcu. Wstydzili się i kazali im mówić. Ojciec nie przekonał nas do tego, że uciekli Volksdeutsche, czyli ci, co współpracowali z Niemcami. No i na tym się zakończyła ucieczka. Brał udział taki poeta, który został profesorem z tytułem w Kanadzie, Zbigniew Kawata. Niedawno była jakaś uroczystość u świętego Pawła, a parę lat temu czytali jego poezję. Bardzo się rozpisywał na temat partyzancki. To był oddział Jędrusiów. I dlatego też po prostu widocznie... I siedział wtedy na tej zmianie. Też uciekł. I poszedł chyba w kierunku wyjazdu do Kanady. No i też dużo już. A jak zmienił się region Sandomierza na przestrzeni tych lat? Region. Region, walka o region to było za początku Solidarności w Stalowej Woli. Bardzo się lekarze spierali, jak nazwać region Stalowa Wola, może, ja wiem, Puszcza Sandomierska, region Sandomierski. Ja mówię, a gdzie ta Stalowa Wola wyrosła? Na Puszczy Sandomierskiej, na trzech wsiach. Z tego, mam tam gdzieś zapisane, ale na trzech wsiach. I po prostu zostawiłem im ten mandat. Nie chciałem więcej. Jak się o byle co mamy wspierać, to nie będziemy z sobą rozmawiać. No ale został region Sandomierski. Także w tej chwili nie widzę się w Solidarności. I tak zostało. A jak wyglądał Sandomierz? Sandomierz wyglądał strasznie. Jakbym wam puścił płytę techniczną z 55 roku, nikt by tu nie przyjechał. Mateusz, ani inny aktor. Po prostu tragedia. To były dokumentalne zdjęcia z Kielc na płycie CD mam. No i niektóre rzeczy też zostały zlikwidowane, jak na przykład miejsce pierwszego rozstrzelania pod Figuro. To tu jeden z moich znajomych twierdzi, że tam nie było rozstrzelania, bo on ma inne źródła. Ja mam źródła kleru, bo była msza na 70-lecie rozstrzelania. 8 rozstrzelali. I teraz jakby to wyglądało, te zdjęcia z rycerzami. Ludzie patrzyli śmierci w oczy. Nie pasowałoby to. I Sandomierz to komórki, ubikacje, takie jak na wsi, szczury. A i było też, rada ustaliła, że w okolicy Starego Miasta nie wolno trzymać świn i kur. Także no musieliśmy usłuchać, bo każdy jakieś kury hodował, żeby to jakoś załatać koniec z końca. No. I były walki uliczne, takie z szablami skępy, jak to teraz kupują jakieś tam miecze chrobrego, łuki, samopały, ulica na ulicę. Nieraz to wyglądało jak natarcie gdzieś pod żółtymi wodami. Także było ciekawie. I milicja wtedy nie reagowała, bo nie mieli pałek. Po prostu dopiero jak Stalin umarł, zrobili mundury takie błękitne i pałki. Ja jeden raz tylko pamiętam ich, jak koza tak zwana była tutaj na rynek, gdzie PTTek teraz zawładnął. No i tam po prostu stało dwóch żołnierzy, takich jak na zakazanych piosenkach. I śpiewali Mały Biały Domek, który potem, no wcześniej śpiewał folk. I milicja miała jeszcze normalne polówki, furażerki, rogatywki
i mundury zielone. Nie było jeszcze. To były lata 40. Może 8, może 6, nie wiem. Także nieciekawy był sądownik, nie. No dlatego może każdy uciekał w niedzielę do parku. Tam były zabawy. Po lewej było, jak się idzie do wieży ciśnień, bufet, po prawej był taniec. A jeszcze dalej była altana prostokątna pod samą wieżą ciśnień. Tam były, raczej mieszczańskie było obywatelstwo. No i tam były po prostu losy, loteria. Pamiętam, że facet wygrał świnię tego do metra i prowadził ją na postronku do kamienia plebańskiego, który jest koło pieprzówek. Także fatalny, Sandomierz był fatalny, bo podejrzewam, że Kielce nie dawały nam tyle, żeby to uperlić, uzłocić ten Sandomierz. I teraz bardzo też się nie rozczulają. A czym się pan interesował? Interesowałem się zwierzętami. Miałem królika Angorę pierwszą, taką białą. Gołębie przede wszystkim pocztowe. No i samochody. Samochody. Koło nas był taki... garaże były z połem i tam były... z kombatantów jeszcze z tych amerykańskiego frontu. Studebakary, Jamesy. Także... I bardzo chciałem mieć samochód, prawo jazdy, które 12 skończyło mi się 60 lat, jak mam zawodowe prawo jazdy. Czego nauczyła pana wojna? Proszę? Czego nauczyła pana wojna? Wojna strachu i bicia serca. Bo nie można było przejść... Dziecko powinno mieć spokój. Ale tu nie było spokoju. Właśnie te miesiące od września do czerwca, aż ruszył front i tam z tego po prostu przestali strzelać. Wojna, strach. Tak jak widzimy teraz w Syrii, dziecko nogę mu urwało. Właśnie temu z tego pocisku te szwaby, nie wiem o co im chodziło, na ławce bajczyli, bo to był 2 września, godzina 16:45 i 3 ruskich było, 1 kapitan i 2 szeregowców. A tam było 2 kobiety i dlatego może się zalecali. Także tego na balkonie, bo po przeciwnej stronie ratusza uśmierciło go. Odcięło mu nogę, ułamek od tej bomby. I nieśli go do szpitala na rękach, ale szpital był pod bramą opatowską. No i umarł w trakcie przenosin. I co jeszcze? I ostatnie pytanie. Czego pana zdaniem brakuje obecnie Polakom? Polakom? No jedności. Cały czas jedności. O jedności się tylko mówi. Bo tak jak mi się spytał wtedy z TVN-u nad Wisło, co mam powiedzieć o ociepleniu klimatu. Niech się pan spyta tych, co byli na konferencji w Warszawie. Tam jedli, pili, spali w dobrych warunkach. A ja jako obywatel na ławce rezerwowych, czyli emeryt od 20 paru lat, to tyle co widzę, to mam. Raz jest zimniej, raz jest cieplej, za gorąco jest ostatnio. Także tyle mam do powiedzenia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.